Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dzieje się rzecz bardzo niepokojąca, niewiarygodna. Rząd PiS twierdzi, że jedna z istotniejszych kwestii, która jest zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej, troska o dziedzictwo kulturowe, już nie jest ważna. I rząd PiS z tego obowiązku rezygnuje. Tak oceniają tę szkodliwą nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami archeolodzy, naukowcy, muzealnicy, eksperci, badacze dziejów. Projekt ten zagraża całemu dziedzictwu archeologicznemu i nie służy pasjonatom, którzy mają czyste intencje i już teraz według aktualnego prawa mogą legalnie prowadzić poszukiwania zabytków oraz współpracują z archeologami. Jestem archeologiem, panie ministrze, panie pośle, i dobrze wiem, że ta ustawa zagraża, a nie ochrania zabytki archeologiczne, bo ułatwia działania grupom zasilającym czarny rynek handlu dziedzictwem archeologicznym. Ta szkodliwa nowelizacja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem środowiska naukowców, badaczy dziejów, ekspertów, którzy podpisali się pod petycją. Sporządzili bardzo liczne opinie i wskazują na liczne zagrożenia i nieprawidłowości. A są to między innymi: ustawa ta usuwa kontrolę państwa nad poszukiwaniem zabytków pod pretekstem wprowadzenia ułatwień dla tak zwanych poszukiwaczy skarbów, bo rezygnuje z pozwoleń wydawanych dotychczas przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na rzecz zgłoszeń w aplikacji, bo zrównuje poszukiwanie drobnych elementów metalowych w lasach i polach z poszukiwaniem depozytów i ukrytych skarbów wewnątrz budynków, wewnątrz krypt i innych obiektów historycznych, które też będą wymagały jedynie zgłoszenia. Ta ustawa zmienia również konieczną kiedyś zgodę właściciela terenu na oświadczenie, że taką zgodę się posiada. Ta ustawa wprowadza też zmiany do systemu nagród, o czym tutaj mówiliśmy. Nagród za odkrycie zabytków archeologicznych, które dotychczas przysługiwały jedynie przypadkowym znalazcom i to po weryfikacji wszystkich okoliczności. Natomiast po zmianie nagrody będą przysługiwały poszukiwaczom skarbów za prawie każdy zabytek. To spowoduje, jak mówią muzealnicy, swoisty wyścig po zdobycze. A zatem będziemy mieli do czynienia z poszukiwaniem wyłącznie dla zarobków i to nie będzie miało nic wspólnego z pasją historyczną. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym polega na prowadzeniu planowych, naukowych badań w miejscu, gdzie stanowiska archeologiczne zagrożone są zniszczeniem. Pozostałe stanowiska archeologiczne powinny być chronione in situ, panie pośle, in situ, i to dotyczy również archeologii podwodnej dla przyszłych pokoleń. Odnoszę wrażenie, że autor tej ustawy zdaje się kompletnie nie rozumieć tej idei. Niekontrolowany wyścig po skarby jest prostą drogą do nieodwracalnej destrukcji krajowego dziedzictwa. To jest też głos naukowców, głos muzealników, głos badaczy, głos ekspertów. Odejście od wymogu profesjonalizmu i rzetelnej naukowej podstawy prac archeologicznych oznacza groźbę zniszczenia sporej, nieodkrytej jeszcze spuścizny przeszłości. Rząd nie liczy się z opiniami świata nauki. To bardzo smutna konstatacja. A szacunek dla nauki, dla historii i rzetelności, jaką powinny cechować się prace i badania archeologiczne, nakazuje uznać tę proponowaną nowelizację za nieprzemyślaną i wręcz niebezpieczną i działającą wbrew obowiązkowi ochrony narodowej kultury.
Archeologia jest dziś nauką wysoce wyspecjalizowaną, dzięki czemu na przestrzeni lat udało się skutecznie ocalić od zniszczenia niezliczoną liczbę artefaktów stanowiących świadectwo wielowiekowej historii. Zaprzepaszczenie tego dorobku i unicestwienie naukowych procedur cofnie rodzimą archeologię de facto o stulecia. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję bardzo, pani senator. Głos